Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będziemy otwierać paczkę z ikoną. Wiem, że paru twórców już to zrobiło, jestem troszeczkę spóźniony, ale musicie mi wybaczyć, bo jak widzicie, jak wiecie, nie jestem u siebie w mieszkaniu, jestem na wakacjach, a właściwie jestem w pracy, w pensjonacie. Dodatkowo w międzyczasie musiałem jeszcze pojechać do Warszawy, co nieco wygrać, ale to będziecie widzieć na moim odcinku w niedalekiej przyszłości. Możecie przy okazji zobaczyć moje stanowisko, jak to wszystko wygląda, także no co, pokażę wam to od razu. Jest tutaj sobie stolik, który grzecznie sobie stoi. Mamy ekran, mamy fifkę, profesjonalne krzesło gamingowe, zresztą na tamtym krześle, które widzicie tutaj, zrobiłem no fajny całkiem bilans Food Champions, jak na to, że grałem na internecie, gdzie miałem w niektórych momentach ponad 100 milisekund opóźnienia. Ale no co, koniec gadania, bo o Food Champions pogadamy sobie w czwartek, a my teraz przenosimy się tutaj, na to stanowisko. Także raz, dwa, trzy. I jesteśmy, moi drodzy, na stanowisku. Widzicie ekran gry w tym momencie, no ja będę musiał patrzeć troszeczkę w górę, ale mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Dostałem w ogóle od dwie karty Andresa i Iniesty, nie mam pojęcia za co. Teoretycznie powinienem je dostawać w momencie, kiedy trafiłem w paczce jego normalną kartę, kiedy do trafienia był Inform, tylko że ja nie kojarzę, żebym trafiał jego normalną kartę. Ale no dobra, no, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, także go sobie odbieramy i przechodzimy w tym momencie do wyzwań budowania składów, gdzie mamy oczywiście paczkę z ikoną, którą za chwilkę zobaczycie. Ale zanim ona, to stwierdziłem, że zrobimy sobie jeszcze ważne mecze, które ostatnio wyszły, czyli żeby tak na szybko odebrać te paczki, bo tutaj coś ciekawego również może się trafić, chociaż szkoda, że nie ma w tym momencie jakiegoś eventu. Czekamy na środę, kiedy to pojawi nam się pre-season. Jeszcze nie do końca wiadomo, na czym on będzie polegał, ale już dzisiaj pojawił się ekran ładowania, gdzie widzieliśmy kartę Team of the Season, a nawet kartę Team of the Year. Także no fajnie by było, jeżeli to będzie coś, co faktycznie będzie miało wpływ na FIFA 21, ale co do tego zobaczymy. Tak czy inaczej, w tle widzicie, że odbieram sobie powoli te składy. To nie idzie aż tak szybko właśnie ze względu na to, że ten internet no nie jest najlepszy, bo nie jestem podłączony przez kabel. To nawet nie jest kwestia samego internetu, który tutaj jest całkiem niezły, tylko kwestia jest to, że tego, że no niestety Wi-Fi nie daje sobie aż tak dobrze rady, ale jak teraz widzicie, już jest całkiem nieźle. Możecie też poobserwować te składy, które przetapiam, bo zawsze chcę wam jednak pokazywać te jedenastki. No i to SBC Benfica Sporting. Nie mam pojęcia, kto to wymyślał, muszę przetopić dwie karty 83, żeby miało to ręce i nogi, także tragedia. Ale ostatecznie dzięki temu otrzymujemy, co otrzymujemy? Chyba paczkę za 50 tysięcy? Nie, paczkę za 45 tysięcy, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Idziemy do sklepu i od razu te 7 paczek otwieramy. Co do samych paczek, tam są jeszcze dwie duże złote paczki premium, które dostałem gdzieś tam ze Squad Battles, bo robiłem wyzwania o kogoś, ale już teraz nawet nie pamiętam o kogo. Także sprawdźmy, czy będzie tutaj coś ciekawego w pierwszej paczce. Nie ma, to przewijamy i bezpośrednio idziemy do drugiej. Też przepraszam was, bo ten odcinek będzie takim bez cięć, takim spokojnym, gdzie możemy sobie troszeczkę też porozmawiać o tym, co dzieje się na ekranie i tak generalnie między sobą, bo nie ukrywam, że z racji na warunki, które tutaj panują, mam też troszeczkę problemy, jeżeli chodzi o montaż, jeżeli chodzi o przetwarzanie tego wszystkiego. Wydawało mi się, że sprzęt, który posiadam, jest w stanie wyciągnąć więcej niż to, co realnie jest w stanie wyciągnąć, więc to generalnie jest moja wina, za co bardzo serdecznie przepraszam, ale mam nadzieję, że taki odcinek też wam się spodoba. Pytaliście mnie w ogóle bardzo często w Q&A, gdzie jestem, co robię, więc stwierdziłem, że z racji na to, że Q&A mi się troszeczkę przeciągnie i część jego nagram tutaj, a część nagram, jak już będę u siebie w mieszkaniu w Poznaniu, to wam troszeczkę poopowiadam o tej pracy, bo widziałem, że zainteresowanie było duże, tutaj miałem nadzieję, że coś ciekawego wpadnie, ale się niestety nie udało. Jestem w Jastrzębiej Górze, bo to też było częste pytanie odnośnie tego, w jakiej miejscowości w ogóle jestem. Jestem w Jastrzębiej Górze, czyli gdzieś, gdzie znajduje się najdalej wysunięty na północ punkt w Polsce. To jest taka mała ciekawostka. Jestem w pracy w takim rodzinnym pensjonacie, a i myślałem, że chociaż ekrany będą. No na razie te paczki nie powalają, ale czekamy na tą ostatnią. Jestem w pracy w takim rodzinnym pensjonacie, gdzie generalnie co roku tak naprawdę przyjeżdżam na parę tygodni w roku. Najczęściej to jest tak, że w wakacje spędzam tu od 2 tygodni do miesiąca, natomiast gdzieś tam czasami jestem czy na weekend majowy. Tutaj może być coś ciekawego wreszcie. Nie ma niestety walkoutu, także sprawdźmy tylko flagę, będzie to Portugalia, także strzelam w jakiegoś Williama Carvalho. I zobaczymy, czy ten strzał był dobry? Był dobry, więc pierwszy raz na odcinku udało mi się trafić odpowiednią kartę. No to jest kozak. Tak czy inaczej, spędzam tutaj dosyć dużo czasu, także jeżeli byście chcieli wpaść w ogóle do tego pensjonatu, do którego was bardzo serdecznie zapraszam, to link do strony znajdziecie gdzieś tam w opisie. Czy chcecie wpaść sami, czy na przykład, nie wiem, jeszcze nie jesteście dorośli, chcielibyście wpaść z rodzicami, to bardzo serdecznie zapraszamy, tak jak mówię, link jest w opisie.
I cóż, no i pracuję tutaj przy ogarnianiu pokoi, przy rezerwacjach, przy generalnie wszystkim, co w pensjonacie się dzieje, także przy śniadaniach, żeby wydawać śniadania, sprzątnąć salę, nakryć do stołów i tak dalej, więc no to generalnie jest moja praca, o niej może opowiem wam więcej właśnie w Q&A, jak ono się będzie pojawiało, a teraz otwieramy ostatnią paczkę za 45 tysięcy, no niestety przez te wszystkie paczki nic bardzo ciekawego się nie działo, ale to no, przez to, że nie mamy już do trafienia tak wielu kart specjalnych, a mimo wszystko te ważne mecze na tym odcinku chciałem otworzyć, żeby coś się działo, żebym mógł też sobie z wami porozmawiać, ale powiem szczerze, liczyłem, że trafimy tutaj chociaż jakiś walkout, a drop w paczkach jest strasznie, ale to strasznie zmniejszony, no ale trudno. Dobra, ja idę robić paczkę z ikoną, bo jeszcze nie mam jej zrobionej, miałem nadzieję, że tutaj coś trafi, nie udało się, ale widzimy się za sekundę. No dobra, chwilę to trwało, ale mamy już naszą paczkę. Paczkę z ikoną w wersji Prime albo w wersji Moments. Za sekundkę zobaczycie, jakie karty przytapiam. No generalnie system jest prosty. Wrzucam tutaj parę wysoko ocenionych kart, a później karty, które nie są nic warte. Między innymi taki James tutaj poszedł, który no nie zagrał nawet u mnie żadnego spotkania. Tak samo Fernandez, którego nie chciało mi się tam robić wyższych wersji, bo do niczego ta karta potrzebna mi nie była. Tak czy inaczej odbieramy sobie ten składzik i odbieramy sobie oczywiście skład o ocenie 88, gdzie również poszły całkiem fajne karty, jak ten Alisson, jak tutaj Savanier czy Mandanda, dodatkowo ten Iniesta, którego widzieliście, że przed chwilą dostałem praktycznie za darmo, także to też sobie przetapiam i zobaczymy, co będzie w tej paczce, bo widziałem dużo naprawdę fajnych trafów, ale wiecie, że ja w paczkach z ikonami no nie mam szczęścia w tej FIFA, nie trafiłem ani jednej tak naprawdę ikony, która będzie no super grywalna, czyli ikony, która na danym etapie gry mogłaby znaleźć się w moim składzie. Zanim ikona, to jeszcze odbierzmy sobie te paczuszki z dwoma piłkarzami. Oj, tutaj coś skipnąłem, tutaj były przynajmniej banery, zobaczmy, czy było coś dobrego. Martinez 84, także nie ma co płakać, że ta paczka nie została przez nas ujrzana. No i zobaczmy drugą paczkę z dwoma rzadkimi piłkarzami. Tutaj wątpię, żeby banery się powtórzyły. No i tak jak mówię, banerów nie ma. Także przechodzimy do tej jedynej, do tej najważniejszej paczki. No też Nazario Optimusa widziałem, także no jest na niego szansa, ale czy on uda, czy dałoby radę go tutaj trafić? Zobaczymy. Jak sobie liczyłem, to jest naprawdę wielu zawodników do, nie wiem, tak 600 tysięcy, bo poniżej 600 tysięcy już chyba nie ma żadnego zawodnika, którego chciałbym tutaj trafić, natomiast powyżej 600 jest paru graczy, którzy mogliby trafić do mojego składu. Przede wszystkim jakiś dobry napastnik, przede wszystkim jakiś dobry ofensywny pomocnik, przede wszystkim jakiś dobry środkowy pomocnik. To są trzy pozycje, które jeszcze nie są w 100% obsadzone. Ale zobaczmy, czy tutaj będzie coś dobrego. Flaga Brazylii, moi drodzy, trzymajcie wraz ze mną kciuki i miejmy nadzieję, że tutaj coś dobrego się trafi, że zmiana, nie wiem, adresu IP, adresu internetu, wyjazd nad morze, tutaj się opłaci Argentyna Maradona, bądź Maradoną, SPD, to będzie Veron. Czy to będzie Veron, czy mi się wydaje, czy to będzie Zanetti? Zanetti 94, ej! To jest naprawdę fajna karta, w sensie to nie jest topka, żebyśmy się też umówili, żebyśmy się tutaj nie wprowadzali w błąd. To nie jest top zawodników nawet na tą pozycję, ale to jest karta jak najbardziej grywalna. Ja Zanettim wielokrotnie grałem w draftach, no bo tam Argentyńczyk bardzo często się trafia. I cieszę się, że trafiłem w ogóle kartę Optimus, że to nie jest Prime, bo na przykład Zanetti Prime w ogóle bym nie grał, bo na prawej obronie mam obecnie Lale, który jest znacznie lepszy, tak czy inaczej, no te dwie gwiazdki sztuczek wyglądają słabo, ale całkiem niezłe statystyki, jeżeli chodzi o tempo, bardzo dobre, jeżeli chodzi o defensywę. No strzały troszeczkę tutaj kuleją, więc myślę, że na tą kartę, jeżeli zdecydowałbym się grać tym zawodnikiem, no to muszę wrzucić jakiegoś myśliwego, ewentualnie mógłbym pomyśleć nad jakimś bodajże gladiatorem, nie pamiętam dokładnie, jak po polsku nazywa się ten styl gry, ale generalnie chodzi mi o styl gry, który podbija mu strzelanie oraz obronę, natomiast pytanie, czy ta obrona jest sens boostowania go do maksa, tak czy inaczej, ej, to jest karta naprawdę bardzo grywalna i myślę, że w najbliższym Food Champions, które zobaczycie na moim kanale, bo będzie z niego stream w niedzielę. Gramy cały Food Champions w niedzielę na streamie, także wpadajcie koniecznie, bo też pytaliście, kiedy streamy. Myślę, że on się w tym składzie znajdzie, tak żebyśmy go przetestowali i powiem wam szczerze, cieszę się, że trafiłem tą ikonę, bo było bardzo dużo mniej grywalnych kart. A wy, co trafiliście w swoich paczkach? Dawajcie znać koniecznie w komentarzach. Zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie do subskrybowania kanału. Będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli tego suba zostawicie. Dodatkowo zostawcie też łapkę w górę, będzie super, a ja tymczasem już się nie mogę wysłowić. Się z wami żegnam, wracam do pracy, bo mam nadzieję, że szefowa nie zobaczy, że nagrywam. Nie no, żartuję sobie, oczywiście gdzieś tam na to nagrywanie przyzwolenie jest. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!